Ze mną debiutant i zdobywca pierwszej bramki w Ekstraklasie. Zaczniemy od debiutanta. Jak tam nogi drżały przed wyjściem na boisko? Tak, wiadomo, że przed debiutem zawsze jest stresik. Nogi mi drżały, ale jak już szedłem na boisko i pierwsze podanie było dobre, to wszystko ze mnie zeszło i tyle. Chyba fajny, taki wymarzony mecz na zadebiutowanie, no bo derby, zwycięskie, wysoko zwycięskie derby. Masz nadzieję, że przed tobą otwiera się droga do dużej piłki? Mam nadzieję, ale wiadomo, to był pierwszy mój mecz i trzeba pokazać ciężką pracę i charakter, żeby grać cały czas w Ekstraklasie. I zawsze cieszy taki mecz ze Śląskiem Wrocław, tak jeszcze właśnie derby w Ekstraklasie, jeszcze wygrane, taki wydaje mi się, że wymarzony debiut. Czy koledzy na boisku, ci bardziej doświadczeni koledzy na boisku wspierali cię dobrym słowem, czy raczej ganili czasami za jakieś niekoniecznie pewne zagrania? Ja myślę, że właśnie wspomagali mnie dobrym słowem. Cały czas mi podpowiadali, jak mam się ustawiać i to bardzo jest przydatne dla debiutanta. Jakie sobie stawiasz cele na najbliższy czas? Przede wszystkim ciężka praca i dążenie do celu, do właśnie grania w Ekstraklasie i mam nadzieję, że czas pokaże, czy będę grał, czy nie. Przechodzimy do Dawida, do strzelca bramki. Wejście smoka dzisiaj zaliczyłeś. No tak, można tak powiedzieć. Cieszy mnie to bardzo. No także... Powiedz, bramka piękna. Twoja pierwsza myśl po tym, jak piłka wpadła do siatki, to? Pierwsza myśl? No szczerze mówiąc, to nie myślałem za dużo. Byłem, no można powiedzieć, zaskoczony, tak? Emocje i no, do teraz gdzieś jestem taki oszołomiony tym, co się wydarzyło, także... A wyobrażaj sobie w ogóle kiedyś ten moment, kiedy właśnie wychodzisz na boisko i zdobywasz tego debiutanckiego gola w Ekstraklasie? No wiadomo, każdy gdzieś tam z tyłu głowy sobie marzy o takich chwilach. Może niekoniecznie myślałem, że będzie to w derbach Dolnego Śląska przeciwko Śląskowi Wrocław, no ale gdzieś tam sobie z tyłu głowy marzyłem o tym, no i fajnie, że się udało. Teraz takie same pytanie jak do Łukasza. Twoje cele w głowie na najbliższy czas? Przede wszystkim ciężka praca na treningach, tak? Skupiamy się na kolejnym meczu. Myślimy o 3 punktach, no i fajnie by było grać na stałe w tej Ekstraklasie, ale tak jak mówię, pokora i ciężka praca to przede wszystkim te dwie rzeczy i cały czas pracujemy, żeby być lepszym. Dziękuję.